jak myślicie, czy Yamaha TDM 850 Twin, rocznik chyba 92, 93, można zhomologować na A2? Odpowiadam szybko, tak, ponieważ ma 56 kW w dowodzie moc, która uprawnia do tego, żebyśmy zmniejszyli moc do 35 kW i będziecie mogli również Yamahą TDM jeździć legalnie na prawo jazdy właśnie kategorii A2. Jest to motocykl, akurat ten egzemplarz, w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym, chodzi naprawdę bardzo fajnie, a klient po prostu nie ma wymaganych ilości lat, czyli 24 lat na kategorię A, więc my musimy ten motocykl mu ładnie zblokować, zhomologować, przypomni nam badanie na hamowni, najpierw blokada, badanie na hamowni, później lecimy na okręgową stację pojazdów i komplet dokumentów dostajecie, a klient dostaje i lecicie na wydział, do wydziału komunikacji.